Szanowni Państwo, adwokat Marta Wnuk. Szanowni Państwo, chciałabym dzisiaj się z Państwem podzielić historią mojej klientki i ta sprawa już się zakończyła, wobec tego swobodnie mogę rozmawiać. Dodatkowo zawsze, jak opowiadam o swoich klientach, zmieniam zupełnie stan faktyczny i najczęściej robię to po kilku latach od zdarzenia. Szanowni Państwo, zgłosiła się do mnie klientka, która wychowuje dzieci, która generalnie jest osobą chorą i nigdy nie pracowała, z orzeczeniem o niepełnosprawności. I wierzyła bardzo mocno w to, że ten mąż jest i zawsze będzie i nigdy nie spodziewała się tego, że dojdzie do zdrady. Niestety dowiedziała się o tej zdradzie. Całkiem przypadkiem okazało się, że jest to przyjaciółka męża, z którą pracuje. I co zrobić? Jak ułożyć to? Przede wszystkim musimy ułożyć sobie to w głowie, bowiem często dochodzi do sytuacji, że niestety osoby, które rozwodzą się, mają różne zaburzenia, na przykład zaburzenie narcystyczne albo borderline. Osoby, które cierpią na tego typu zaburzenia, nie mogą i mają trudności w budowaniu prawidłowych relacji małżeńskich. Czyli kiedy faza miłości, zauroczenia minie, przychodzi tak zwane życie i obowiązki związane z życiem, oni nie są w stanie budować prawidłowej relacji. Albowiem najczęściej ich życie wyglądało w dzieciństwie tak, jak roller coaster, i powielają te schematy. Wobec tego być może w ich domu był alkohol i jest dzieckiem DDA. Być może cierpi na zaburzenie narcystyczne, być może zaburzenie typu borderline. I tutaj, szanowni Państwo, warto zrozumieć mechanizmy, jakie rządzą. Albowiem będzie nam łatwiej też zrozumieć emocjonalnie to, ten etap w życiu pod tytułem rozwód, a dodatkowo dzięki temu będzie nam łatwiej zebrać dowody wskazujące na winę. Szanowni Państwo, sąd niestety albo stety opiera się głównie na twardych dowodach, czyli to, co mamy, to, co widzimy. Na przykład sprawozdanie detektywa, screen z wiadomości SMS, tudzież na przykład jakieś nagranie. Pamiętam taki rozwód, gdzie żona wyjechała z dziećmi na weekend i mieli monitoring w całym domu. Mąż myślał, że wyłączył, nie wyłączył i zaprosił kochankę. Wobec tego na tym nagraniu z monitoringu żona przejrzała, jak to wyglądało, w którym miejscu. Oczywiście ten obiekt był zewnątrz monitorowany, wobec tego nie miała dokumentów w środku, ale na podstawie tego wiedziała, że już jest romans. Wynajęła również detektywa i te okoliczności wszystkie zostały udowodnione przed sądem. Szanowni Państwo, trzeba powiedzieć stop i krótkie granice, albowiem jeżeli osoba cierpi chociażby na borderline, to mimo tego, że ta okoliczność o zdradzie ujawniła się, to może ta osoba zaburzona grać, czyli manipulować troszkę, że ona nie wie, że ona popełniła błąd, że ona chce jednak ratować. Będzie to robiła ze strachu. Ze strachu przed odrzuceniem. Natomiast prawdą jest, że jeżeli zdradziła i odeszła, to trzeba po prostu zrobić stop i zamknąć ten etap w życiu. I często też kobiety popełniają błąd, ponieważ wierzą w dobre intencje, aż później ktoś odwróci kota ogonem i przerzuci ciężar odpowiedzialności za wszystko, co złe, na tą właśnie osobę, która absolutnie nie powinna i nie jest winna. Szanowni Państwo, w takich sytuacjach często kobiety mają wątpliwości, jak sobie poradzę, co z dziećmi, co z domem. On na wszystko łożył, on wychowywał, może nie, bo głównie pracował, ale często on łożył na wszystko. I kobieta zostaje w takim miejscu pod tytułem, jak ja sobie poradzę, czyli ten lęk przed tym. Szanowni Państwo,
Prawo jest jednak tak skonstruowane, że zabezpiecza takie sytuacje, o których mówimy. Wobec tego są instrumenty prawne, dzięki którym można szybciej uzyskać świadczenie alimentacyjne, tak zwane zabezpieczenie. Mogą być to zabezpieczenie potrzeb rodziny, może być to po prostu alimenty na rzecz dzieci. Szanowni Państwo, i w takiej sytuacji złożyliśmy pozew do sądu o i wnosiliśmy alimenty zabezpieczenie potrzeb rodziny. W takiej sytuacji, gdy mamy twarde dowody na męża i boimy się tego, że nas zostawi. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś zdradza, to ja bym nie łudziła się nadzieją. To znaczy pewne rzeczy trzeba wykonać, żeby siebie zabezpieczyć. Często kobiety mają ten lęk przed tym, czy sobie poradzą. Pewnie, że sobie poradzą, tylko trzeba uwierzyć. Często potrzebują na tym pierwszym etapie wsparcia. Wsparcia rodziny, wsparcia finansowego, wsparcia pełnomocników, czy też pełnomocnika jednego, czy też przyjaciół. Oczywiście jest to trudny okres, natomiast ja jestem też tego zdania, że trzeba samemu przerobić to. To znaczy zrozumieć, że jeżeli odszedł i zdradził, to znaczy, że nie kocha, to znaczy, że ma swoje problemy, ale ty go nie uzdrowisz. Ty masz zabezpieczyć swoją sytuację jako żona i matka dzieci i sytuację materialną dzieci. Szanowni Państwo, on sobie poradzi, ponieważ on zdradzał, on liczył się z tym, a ty z pewnością kobieta, która większość życia poświęciła w zakresie wychowania dzieci, jest zaskoczona tym. Szanowni Państwo, są możliwości, dlatego jeżeli jest taka informacja, mąż mnie zdradził, to przede wszystkim zbierać dowody. Jeżeli zbierzemy te dowody, to trzeba tą sytuację przeanalizować z pełnomocnikiem, czy rozwód bez orzekania o winie, czy z orzekaniem. Szanowni Państwo, to wszystko zależy. Jeżeli jest taka sytuacja, w której kobieta, na przykład w ostatniej mojej sytuacji, gdzie była pełnomocnikiem i o niej właśnie chciałabym Państwu opowiedzieć, albowiem uważam, że w trudnej sytuacji była, bo opiekowała się dziećmi, była chora, miała orzeczenie o niepełnosprawności, co prawda w stopniu lekkim. Mąż bardzo przedsiębiorczy, mężczyzna, który osiągał dużo, jeździł samochodem za kwotę 500 000, kupował nieruchomości, no i regularnie zdradzał tą moją klientkę. Wobec tego ona naprawdę czuła się jako ofiara w tym wszystkim, a dodatkowo mówił jej, że zabierze jej dom, samochód, wszystko i ona nie do końca wiedziała, jak ona ma sobie poradzić. Szanowni Państwo, w tej sytuacji rozwód bez orzekania o winie nie wchodził w grę, albowiem musiała zabezpieczyć swoje interesy też materialne. I trzeba również sądowi pokazać, w jakiej sytuacji jesteśmy. Dlatego też nie preferuję metody tak zwanych pozwów w internecie za 100 zł albo 200, ponieważ są to naprawdę zbyt poważne rzeczy. Proponuję zawsze przeanalizować to z pełnomocnikiem, aby wiedzieć, w jakiej sytuacji też strategicznej jesteśmy. I w tej sytuacji proponuję rozwód z orzeczeniem o winie, z wyłącznej winy jego, albowiem głównym i jedynym powodem jest zdrada. Kolejna sprawa, alimenty na rzecz dzieci oraz na rzecz swoją. Ponieważ jeżeli nasza sytuacja się pogorszyła, bo pogorszy w związku z odejściem męża, to mamy prawo w takiej sytuacji, jak małżonek zostanie uznany za winny, aby żądać alimenty na swoją rzecz z uwagi na pogorszenie się sytuacji materialnej. Szanowni Państwo, tu bajka pewna się skończyła. Mężowi się znudziła żona i dzieci i obowiązki. Niestety, wobec tego on się liczył z tym, że ten czas przyjdzie pod tytułem rozwód. Kobieta absolutnie nie. Wobec tego z pewnością potrzebowała również wsparcia rodziny, prawnika i przeprowadzenia przez ten proces. W tej sytuacji osiągnęliśmy satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.
I to myślę, że przede wszystkim zabezpieczyło dobro małoletnich dzieci, albowiem w takiej sytuacji istotne są pieniądze i tutaj Państwa chciałabym poinformować o tym, że takie możliwości są, nawet dosyć szybko uzyskać można alimenty. Wobec tego należy składać wniosek o zabezpieczenie. To jest tak zwany tryb szybszych alimentów, zaspokojenie potrzeb rodziny i żądać alimenty od niego, aby ten obszar był zrekompensowany, żebyście Państwo, czyli te kobiety, które są w takiej sytuacji, nie martwiły się, za co będą żyć. Wobec tego życie zaskakuje i niestety trzeba się liczyć z konsekwencjami z tego wynikającymi. Natomiast w takich sytuacjach najlepiej znaleźć dobrego prawnika, który krok po kroku przeprowadzi Ciebie. Myślę, że jakiekolwiek rozmowy z tą osobą mogą być teraz niewskazane, albowiem może manipulować faktami taka osoba, może przerzucać ciężar odpowiedzialności na tą osobę niewinną. I takie mechanizmy zaobserwowałam w tych sprawach, dlatego często jest tak, że kobiety rezygnują z kontaktu z tym mężczyzną przez pewien okres i proszę, żeby wyłącznie ten kontakt był przez pełnomocnika. I oczywiście to jest możliwe, niekiedy właśnie ja jestem tym pełnomocnikiem do kontaktu. Oczywiście pewne to są granice, albowiem nie proponuję, żeby ten etap trwał zbyt długo, albowiem jeżeli są dzieci, to też trzeba współpracować. Natomiast na pewno trzeba jakby zadbać o obszar również kontaktów, żeby te kontakty były w ściśle określony sposób, by z tym mężczyzną kobieta przez jakiś okres miała jak najmniej kontaktu, albowiem jeżeli jest osobą skrzywdzoną, tak zwanym minusem związkowym, a on jest plusem, czyli ta osoba, która zdradziła, to musi minąć trochę czasu, żeby się wyrównali. I neurony w głowie tego minusa muszą się uspokoić. I wtedy też kobiety różne emocje odczuwają. Są w stanie niekiedy zrezygnować ze swoich marzeń, potrzeb, ze środków finansowych, bo czują się też winne. Absolutnie w takich sytuacjach nie można szukać winy. Świat jest taki, jak widzimy, jeżeli wiemy, że mąż zdradzał, to trzeba po prostu przedstawić to przed wysokim sądem, dostarczyć dowody i żądać tego, czego pragniemy. Dziękuję.